Witam Państwa na kanale Panarion. Dziś będziemy zajmować się doktryną, która wydaje się być mało poruszana, jeśli chodzi o zakres katolickich doktryn. Nawet kiedy wyszukałem hasło reprobacja w YouTubie, to wydawało się, że nie ma żadnych wyników. Nie wątpię, że jakieś tam materiały teologiczne na polskim YouTubie o tej tematyce powstały, ale być może po prostu są inaczej jakoś zatytułowane, wewnątrz jakichś dłuższych materiałów czy coś takiego. Więc chciałem nakręcić ten, miejmy nadzieję, krótki materiał, opisujący w jakichś głównych punktach, czym jest doktryna reprobacji, skąd ją czerpiemy, prawda, z jakich teologów, z jakich dokumentów kościelnych. No i na koniec powiem, czym ta doktryna różni się od doktryny na przykład kalwinistycznej, reformowanej, bo kiedy człowiek słyszy predestynacja, taki człowiek, który średnio się zna na teologii, usłyszy predestynację, już myśli o jakaś herezja, kalwinizm i tak dalej, a reprobacja to już pewnie tym bardziej przeznaczenie ludzi do piekła, prawda. Natomiast, jak pokażę na końcu, jest to bardzo określona pozycja Kalwina, która została potępiona, została odrzucona przez późniejsze sobory, natomiast pewna forma reprobacji jest jak najbardziej katolicka i jak najbardziej należy ją trzymać, zważywszy na wagę dokumentów, w jakich jest definiowana. Tak więc bez dalszych wstępów przejdziemy do moich tekstów źródłowych i oczywiście wszystkie odniesienia zamieszczę później w opisie. Natomiast dzisiaj będziemy zajmować się kwestią poruszoną tutaj w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1037, mianowicie tym zdaniem. Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Bo reprobacja to jest właśnie, czy inaczej nazywana, odrzuceniem po polsku, po angielsku to jest reprobacja albo predestynacja do piekła, różnie się to określa. W każdym razie to zdanie. Jeśli ktoś czyta sobie katechizm tak po prostu, bez zbytniej właśnie wiedzy na ten temat, czyta właśnie sobie Bóg nie przeznaczy nikogo do piekła, dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, czyli grzech śmiertelny i trwanie w nim aż do końca życia. Ta druga część jest prawdą, a natomiast ta pierwsza część może mylić ludzi. Możemy potem, no potem zrozumiemy, w jaki sposób da się to jakoś zrozumieć ortodoksyjnie, natomiast chcę tylko podkreślić, że katechizm Kościoła katolickiego sam w sobie nie jest dogmatycznym dokumentem, więc nie należy takich stwierdzeń jak to traktować z dogmatyczną pewnością, tylko należy sprawdzić, jakie są faktyczne dokumenty kościelne, deklaracje kościoła wcześniejsze, którymi ten katechizm jest inspirowany. Więc tutaj mamy odniesienie do dwóch źródeł, Synod Worencz II i Sobór Trydencki, do których zaraz zerkniemy i zobaczymy, że mówią coś wręcz przeciwnego niż Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Natomiast, żeby mieć najlepsze takie teoretyczne zrozumienie, czym jest reprobacja, pójdziemy sobie do Summy Teologicznej i będzie się to znajdować w zagadnieniu 23 z Prima Pars, z pierwszej części Summy. Dzisiaj nie będziemy zajmować się predestynacją, czy Bóg przeznacza ludzi do nieba. Jest to dużo jawniej katolicki dogmat, jest nawet zdefiniowany w katechizmie również. Natomiast tutaj artykuł 3 w tym pytaniu brzmi: czy Bóg odrzuca jakiegoś człowieka? Więc przeczytamy sobie to w całości, będziemy mieli, myślę, dobre zrozumienie tej doktryny. Zdaje się, że Bóg żadnego człowieka nie odrzuca, bo nikt nie odrzuca tego, kogo miłuje. A przecież Bóg miłuje człowieka. Świadczą o tym następujące słowa. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. A więc Bóg żadnego człowieka nie odrzuca. Jeśli by Bóg odrzucał jakiegoś człowieka, wówczas tym będzie odrzucenie dla odrzuconych, czym jest przeznaczenie dla przeznaczonych. Lecz przeznaczenie jest przyczyną zbawienia przeznaczonych, a więc i odrzucenie będzie przyczyną zguby odrzuconych. A to jest nieprawda, gdyż Ozeasz powiada: zguba twoja, Izraelu, od ciebie samego, a tylko we mnie ratunek twój. Nikogo więc Bóg nie odrzuca. Nikogo nie można winić o coś, czego nie mógł uniknąć. Lecz jeśli Bóg kogoś odrzuca, odrzucony nie może uniknąć zguby. Pisze bowiem Eklezjastes: przypatrz się dziełu Bożemu, bo któż naprostować może to, co on skrzywił? Wychodzi na to, że nie powinno się winić ludzi za to, że na wieki giną, a to jest nieprawda, a więc Bóg nikogo nie odrzuca. Set contra, pisze Malachiasz, umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś miałem w nienawiści. I to też pojawia się potem w listach Pawła, że zanim nawet się urodzili, pokochałem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem. Odpowiedź. Tak, Bóg odrzuca jakichś ludzi. Uzasadnienie. Wyżej powiedzieliśmy, że przeznaczenie jest częścią opatrzności. Do opatrzności zaś, jak wyżej powiedzieliśmy, należy dopuścić do jakowychś uchybień w rzeczach jej podległych. A ponieważ opatrzność boska prowadzi ludzi do życia wiecznego, do tejże opatrzności należy dopuścić, by niektórzy do tego celu nie doszli. I to właśnie zwie się odrzuceniem. Jak więc przeznaczenie jest częścią opatrzności odnośnie do tych, których Bóg prowadzi do zbawienia wiecznego, tak odrzucenie jest częścią opatrzności odnośnie do tych, którzy od tego celu odpadają. Widać z tego, że odrzucenie wyraża nie tylko gołe przewidzenie, ale według naszego pojmowania oznacza coś więcej, podobnie jak i opatrzność, jak to wyżej powiedzieliśmy.
Chodzi o to, że jak przeznaczenie zawiera w sobie wolę udzielenia łaski i chwały, tak odrzucenie zawiera w sobie wolę dopuszczenia, aby ktoś popadł w grzechy i wolę wymierzenia kary i potępienia za grzech. Odpowiedź na punkt pierwszy. Bóg miłuje wszystkich ludzi i także wszystko stworzenie w tym sensie, że dla wszystkich chce jakiegoś dobra. Nie chce jednak każdego dobra dla wszystkich. O ile więc nie chce dla niektórych tego dobra, jakim jest życie wieczne, powiadamy, ma ich w nienawiści, czyli ich odrzuca. Na dwa. Jeśli chodzi o przyczynowość, to zgoła inaczej ma się rzecz z przeznaczeniem niż z odrzuceniem. Przeznaczenie jest przyczyną zarówno tego, czego przeznaczeni oczekują w życiu przyszłym, mianowicie chwały, jak i tego, co otrzymują w życiu obecnym, mianowicie łask. Natomiast odrzucenie bynajmniej nie jest przyczyną tego, co się dzieje w życiu obecnym, mianowicie winy grzechu, a tylko jest przyczyną opuszczenia przez Boga. Jest jednak przyczyną tego, co jest wymierzone w przyszłości, mianowicie kary wiecznej. Wina bowiem pochodzi z wolnej woli tego, który jest odrzucony i opuszczony przez łaskę. Sprawdza się tu więc powiedzenie proroka, zguba twoja Izraelu od ciebie samego. Na trzy. Odrzucenie nie narusza w niczym możliwości odrzuconego. Gdy więc mówimy, odrzucony nie może otrzymać łaski, nie należy tego rozumieć w sensie bezwzględnej niemożliwości, ale w sensie niemożliwości warunkowej, tak jak wyżej powiedzieliśmy, że przeznaczony musi być zbawiony koniecznością warunkową, która nie gubi wolnej woli. Chociaż więc ktoś odrzucony od Boga nie może otrzymać łaski, to jednak, że w ten czy inny grzech wpada, dzieje się to z jego wolnej woli. Słusznie też poczytuje mu się to za winę. Więc tak, więc tutaj mamy zdefiniowaną tą doktrynę u świętego Tomasza z Akwinu. Ona bazuje głównie, no nie wiem czy głównie, ale pierwszym takim myślicielem, teologiem katolickim, który porusza tę kwestię, jest święty Augustyn. On ma taki traktat o przeznaczeniu świętych i na początku, w pierwszych wiekach Kościoła, była właśnie debata wewnątrz Kościoła pomiędzy tym poglądem augustiańskim na predestynację i reprobację, kontra argument Pelagiusa. Teraz pelagianizm jest potępiony, semipelagianizm też został potępiony, na synodzie Woręcz, jak zaraz zobaczymy. Natomiast ten pogląd pelagiański głosił, że można zapracować sobie jakoś na zbawienie. I nawet pod nieobecność łaski Bożej można dojść do nieba samymi swoimi dobrymi uczynkami bez kooperacji z wiarą czy z łaską Bożą. Więc taka jest najwcześniejsza podstawa, z jakiej korzysta święty Tomasz. Oczywiście też tutaj są cytaty z Pisma i to wszystko bardzo jasno wypływa ze słów Pisma. W każdym razie udamy się teraz do synodu z Woręcz, czyli jednego z tych źródeł cytowanych tutaj w katechizmie. Właściwie tutaj jest kanonu 18, czyli żadna zasługa nie poprzedza łaski. I to jest właśnie przeciwko Pelagiusowi, bardziej chodzi tutaj o doktrynę predestynacji. Najważniejsze jest to zaznaczenie, że człowiek nie może uczynić nic dobrego bez Boga i żadna zasługa nie poprzedza łaski. Że każda zasługa jest wynikiem działania łaski w człowieku i jakby aktywnym działaniem Boga w naszym życiu i to jest predestynowane od momentu stworzenia świata. Bóg już wiedział, którym ludziom udzieli jakich łask, jak będzie wyglądać ta kooperacja, jakie uczynki z tego będą i właśnie tych przeznaczonych obdarza tymi łaskami, a nie odwrotnie, nie ze względu na ich uczynki przewidziane, predestynuje ich do zbawienia. Więc doktryna Pelagiusa jest jakby jedną skrajnością, zaś drugą prezentował właśnie Jan Calvin, który twierdził, że predestynacja i aprobacja są jakby symetryczne, mówi się symetryczne, czyli że działają w ten sam sposób, że tak samo jak Bóg aktywnie wywołuje łaskę w człowieku, daje zsyła łaski człowiekowi i w kooperacji z tą łaską pojawiają się dobre uczynki, tak samo analogicznie do reprobowanych, jakoś odwracając się od nich, aktywnie wywołuje w nich grzech i aktywnie ciągnie ich do tego piekła, do którego ich przeznaczył na początku świata. Taki pogląd właśnie symetrycznej predestynacji jest potępiony tutaj w Soborze Trydenckim, w kanonie szóstym. Jeśli ktoś twierdzi, że nie leży w mocy człowieka uczynić złymi swe drogi, lecz że to Bóg wykonuje zarówno złe, jak i dobre uczynki, nie tylko z dopuszczenia, lecz właściwie i z siebie samego, także zarówno zdrada Judasza, jak i powołanie Pawła są jego własnym dziełem, niech będzie przeklęty. Więc to jest sedno tego poglądu kalwinińskiego, który został potępiony. Tutaj zresztą też jest pelagianizm potępiony. Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek może zostać usprawiedliwiony przez swoje czyny, dokonywane albo siłami natury ludzkiej, albo naukami prawa, lecz bez łaski Bożej przez Chrystusa, niech będzie przeklęty. Więc tutaj obie te skrajności są potępione. W każdym razie, żeby tak podsumować właśnie tą katolicką pozycję, to mogłoby się wydawać, że musimy bazować tylko na świętym Tomaszu, który oczywiście ma wielki autorytet dla nas, katolików. Nie możemy tak po prostu sobie zignorować to, co zostało napisane w sumie, bo jeśli chodzi o
doktrynę o Bogu, o zbawieniu i tak dalej, doktryny związane z wiarą, ściśle z wiarą, to wielu papieży ogłosiło, że Summa Teologiczna jest pozbawiona błędów, więc ma dla nas ogromny autorytet. Natomiast żeby podać stanowisko Kościoła wypowiedziane przez sam Kościół jakoś magisterialnie, to możemy na szczęście udać się do trochę mniej znanego synodu, trzeciego synodu w Valence, który też podlinkuje, prawda, konkretne odniesienie do Denzingera w opisie. Ja na szczęście mam to w swoim Breviarum Fidei i mamy tutaj kanon trzeci. Z ufnością wyznajemy, że istnieje przeznaczenie wybranych do życia i przeznaczenie złych do śmierci. W wyborze jednak zbawionych miłosierdzie Boże uprzedza dobrą zasługę. W ukaraniu zaś potępionych sprawiedliwy sąd Boży jest poprzedzony przez zły czyn człowieka. Nie tylko nie wierzymy w to, że niektórzy mocą Bożą są przeznaczeni do zła, lecz jeśli są tacy, którzy chcieliby wierzyć w tak wielkie nieszczęście, z całą stanowczością wykluczamy ich ze społeczności wiernych zgodnie z synodem w Orange. Więc mamy tutaj jasno określoną tą doktrynę asymetrycznej predestynacji, czyli predestynacja jest od początku świata zadeklarowana, są wybrani święci przez Boga, natomiast nie ze względu na jakiekolwiek ich uczynki, tylko potem w trakcie ich życia, kiedy już się narodzą, to jest im zsyłana łaska Boża, z którą kooperują w swoich życiach, robią jakieś dobre uczynki, ale to nie w nagrodzie za te dobre uczynki zostali predestynowani do świętości, do bycia wziętym do nieba. Natomiast z drugiej strony mamy tych reprobowanych, czyli w momencie stworzenia świata Bóg już wiedział, że od pewnych jednostek się odwróci. To znaczy w innych miejscach nauczania Kościoła wiemy, że Bóg każdemu daje jakąś łaskę, łaskę wystarczającą do zbawienia, gdyby z tą łaską kooperować. Natomiast wie już od początku stworzenia świata, że większość ludzi się nie zdecyduje na przyjęcie tej łaski po prostu. I wiedząc, posiadając wszechwiedzę o tym ich nadchodzącym grzechu i odwróceniu się od Boga, wie już na początku świata, że oni są wybrani jakby do piekła. Więc dalej można mówić w pewnym sensie, że jest w tym element dekretu Bożego, bo Bóg decyduje, którą jednostkę, od której jednostki się odwróci, a której jednostce da jakieś takie wielkie łaski, ale oczywiście jest to naturze łaski, że jest niezasłużona i Bóg niczym nie jest zobowiązany, żeby rozdzielać swoje łaski równo, tylko jak pisał święty Tomasz, jednym daje pewne dobra, innym daje inne dobra. I nie każdy otrzymuje to dobro zbawienia. Natomiast w żadnym sensie nie możemy mówić o aktywnej roli Boga w potępieniu tych reprobowanych, gdyż oni sami wywołują swój grzech, znaczy ich poruszenia woli, ich wiodą do tego grzechu i faktycznie musi być akt woli, akt wolnej woli, który strąca ich faktycznie do piekła. I po prostu przewidując to, Bóg już od początku wiedział, że ci trafią ostatecznie do piekła. Więc tak rozumiemy doktrynę reprobacji. Mogłoby się to wydawać osobom przyzwyczajonym do takiego semi-pelagieńskiego sposobu myślenia, że właśnie jakoś możemy zasłużyć sobie na niebo, że jest ona jakąś nagrodą za nasze uczynki, że ta doktryna jest taka nieco odrzucająca i ciężka do rozgryzienia. Ja też musiałem poświęcić nieco czasu na przyswojenie sobie tej doktryny, zrozumienie jej stosownie. Natomiast jeśli tak pomyślimy sobie, że zbawienie nawet jednego człowieka byłoby niesłychaną łaską dla ludzkości, która niesłychanym dobrem, na które absolutnie sobie nie zasłużyliśmy jako prawda istoty upadłe i tak dalej. Wtedy fakt, że zostanie zbawionych bardzo wielu, jest już świadectwem tej dobroci Boga. A fundamentalnie, jeśli chodzi o jednostkę, czemu Bóg zadecydował, że ta jednostka będzie zbawiona, ta jednostka będzie reprobowana? Święty Augustyn pisze, że jest to fundamentalnie tajemnica. Być może Bóg w pewien sposób potrzebuje danej ilości grzeszników, ażeby przez próby w świecie doczesnym ci grzesznicy doprowadzali świętych do większej doskonałości duchowej. Być może, jak pisze święty Anselm z Canterbury, Bóg przewidział idealną liczbę świętych dusz, które na końcu będą w eschatonie, w którą wlicza się oczywiście liczba aniołów i po prostu taka jest proporcja świętych do reprobowanych w ludzkości, żeby dopełnić tą idealną liczbę zamierzoną już od początku świata. W każdym razie w ostateczności nie możemy mieć pewności, jaki zamiar miał Bóg w reprobowaniu czy uświęcaniu konkretnej osoby, jak tylko możemy powierzać w to, że ta decyzja była sprawiedliwa i była miłosierna. Więc na tym będę kończył. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję nagrywać wkrótce więcej tego typu filmików na różne zapalne kwestie, jeśli chodzi o katolicką doktrynę. Więc jeśli mają Państwo jakieś sugestie, to proszę je przekazać w komentarzach. Na razie się żegnam i życzę miłego wieczoru. Do widzenia i z Bogiem.